Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Playscape Torment. Moi drodzy, przepraszam was za to, że ostatni odcinek był trochę urwany, ale miałem dzwonek do drzwi i później już nie miałem kiedy jakby do niej wrócić. Więc chciałem wam tego pokazać. Ekran dziennika, stworzenia i BN-y Akasta. Chciałem zobaczyć, jak ona wygląda. Akasta to królowa guli. W ziemiach umarłych jest to śniący się trupojad, który siłą trzyma stado razem w obawie przed milczącym królem. Jest wytrzymała, silna i pomimo wyglądu sprytna. Trzeba mieć ją na oku, to pewne. Zobaczmy, czy możemy otworzyć te drzwi. Drzwi są zamknięte. Ciekawe, czy później będzie można w jakikolwiek sposób otworzyć. Na razie zwiedziliśmy sobie jakby tą część. Została nam jeszcze ta część tutaj. Szkielet kupiec. O, coś nowego. Gwiżdże wesoło. Czy nawet mają kupca własnego. Dostrzegasz szkielet, który kołysze się na palcach nóg. Pomiędzy jego zębów ze świstem wypada w powietrze. Wygląda na przeraźliwie znudzonego. Kiedy podchodzisz, jego zachowanie całkowicie się zmienia. Witam, witam. Mam mnóstwo rzeczy do wykorzystania prosto od ostatnich trepów, którzy próbowali splądrować milczących. Czy życzysz sobie zobaczyć? Tak, co masz? Oczywiście, że życzę sobie to zobaczyć. Bandaże, igła, nitka, zakrzywiony młot, dwuręczny niskiej jakości, topór z poroża, młot dobrej jakości, topór bojowy, kościany sztylet, kolczaste kastety, zaczarowany sztylet, naręczny, zaklęty topór, cała masa amuletów, amulet z krwawej muchy, moi drodzy, tego chyba jeszcze nie widzieliśmy. Krwawe muchy to owady, które najprawdopodobniej pochodzą z jednej ze sfer niższych. Swoim nienasyconym apetytem przypominają komary. Rój tych much może w kilka minut wyssać całą krew z ludzkiego ciała. Ich żądła są w stanie przebić nawet skórę biesów. Pomimo swojego niezaspokojonego apetytu, krwawe muchy wykorzystywane są przez niektórych uzdrowicieli do ściągania chorej krwi z pacjentów. Czasami używa się wręcz całych rojów much do odciągania rzadkich rodzajów krwi. Następnie owady paraliżuje się za pomocą zaklęcia oraz różnych substancji i przechowuje do późniejszego wykorzystania. Ta akurat mucha zawiera w sobie krew pomniejszego biesa, Abishai. Po zjedzeniu takiego owada osoba, która to zrobiła, zostaje natychmiast uleczona z małej ilości obrażeń oraz otrzymuje zdolność regeneracji przez pewien okres czasu. Jeśli postać już wcześniej miała tę zdolność, szybkość regeneracji ulega zwiększeniu. To może być całkiem fajne. Mucha dająca regenerację. Zwój lodowego noża, zwój łez Elysium. Mamy to pod postacią, moi drodzy, fiolki, ale nie wiem dokładnie, co łzy Elysium robią. Poziom trzeci. Cel 1. Meteor. Obszar działania meteor. Może być używany jeden przez magów. Kiedy dokonuje się zło, sfery wyższe ronią łzy, a łzy te mogą przepalić nawet najtwardszą zbroję. Rzucający wybiera dowolny cel znajdujący się w zasięgu pod wpływem magii. Z nieba spada strumień ognistego deszczu i uderza w wyznaczony obiekt oraz jego bezpośrednie sąsiedztwo. Jeden meteor na każdy poziom doświadczenia maksymalnie, zaś 10. Każdy pocisk, który trafi w cel, zadaje od 1 do 2 punktów obrażeń obuchowych oraz od 1 do 4 obrażeń od ognia. Również każda istota znajdująca się w promieniu 1 metra od celu traci 1 punkt życia na skutek kontaktu ciała z ogniem. Fajna rzecz, to bym sobie kupił na 100%. I amulet z węgla. Nie wiem, czy takie rzeczy będziemy trzymać. Nóż Uhira zostaje oczywiście. Ten grabarski amulet balsamiczny mniejszy. Czy ja wiem? Czy ja będę tego używać? Nie wiem, zobaczmy. Może na razie jeszcze zostawię sobie. Czaszki nie chcesz. Ty masz za to dużo pierdółek. Zaklęty młot sprzedamy, kościany sztylet sprzedamy, amulet z kości co dawał? Plus 2 do klasy pancerza, a to też możemy sobie zostawić jeszcze. I myślę, że to by było na tyle, tu sprzedamy. Yep. I znowu wchodzimy na 3000 z kawałkiem.
Dobra, no, ale zostaliśmy tam kilka fajnych przedmiotów. Zwój West Elysium, skopiuj czar, nauczono się go fantastycznie. To jest trzeciopoziomowe zaklęcie, moi drodzy, bo mamy tak, równowagę we wszystkim, która co daje, bo ja nie mogę zapamiętać w ogóle, co to daje. Aha, to identyczne obrażenia. Skupienie Zerthimona. Zaklęcie to pomaga w zapamiętywaniu nauk Zerthimona. Po prostu jakiś czas. Aha, zwiększa trafienie krytyczne. To sobie w takim razie, słuchajcie, usuniemy zarówno jedno, jak i drugie. I damy sobie dwa razy łzy Elysium jako zaklęcie, no, które są potężne w sumie. Świetnie. I jeszcze porozmawiajmy z nim. Czy masz może jakieś nowe towary do zaoferowania? Czy opowiesz mi na któreś z moich pytań? Nie. Patrzę dookoła za tobą. Wolałbym raczej wypatrywać się w ściany, naprawdę. Znowu patrzę na ciebie. Kupujesz coś czy nie? Nie, nie sądzę. Już mamy wszystko, co byśmy chcieli. Wiecie co, wróćmy, w takim razie odpocznijmy. Będę miał zregenerowane zaklęcia. Dzięki temu sprawdzimy sobie od razu tutaj resztę rzeczy. Posępny łazi. Te łzy mogą być całkiem fajne na jakieś skupiska wrogów. No dokładnie. Do kolejnego, powiedzmy, poziomu. No, powiedzmy, powoli się zbliżamy, ale to jest jeszcze daleko. To jest poziom piąty, tu też poziom piąty. W porządku. To daleka droga, widzę, przed nami. No, zobaczmy, co mamy tutaj. Co ty rzucasz? Z nim jeszcze nie chcę gadać. Później co zrobimy? Zwój mostu krwi. Okej. Okay. Najbardziej. A, i jeszcze zdamy amulet z węgla, co daje odporność na ogień. Też tobie to damy. List Pena. Nie pamiętam, czy ja potrzebuję tego, czy też nie. Łzy smutku. W sumie też mógłbyś tym dysponować, bo łzy smutku, chyba że łzy smutku. Możesz ty używać łzy smutku? Możesz. Szmaty do czyszczenia. Cholera jasna. Co to daje? Ta wilgotna masa szmat wygląda, jakby była używana do wycierania krwi innych, mniej przyjemnych płynów ustrojowych. Ja to powinienem mieć, bo w każdym bądź razie każdy z nas będzie mógł użyć jakiegoś zaklęcia obszarowego. Zrobione. Co to jest? Pulpie wykonany ze starego drewna, które powoli rozlatuje się w wilgotnym powietrzu w katakumbach. Zanim porozmawiam z posępnym, chciałbym jeszcze zejść na dół. Właśnie. Zardzewiały sztylet sobie odpuszczę. A tu jest jakiś zawał. Pozostaje mi chyba tylko jeszcze ten fragment, którego nie zbadałem, ewentualnie tutaj na dole. Niezdecydowany szkielet. Na kościach tego pradawnego, ożywionego trupa nie ma już ani skrawka ciała. Jedynie kilka kolorowych łachmanów, które zdają się bardziej służyć za ozdobę niż za ubranie. Wpatruje się on w podłogę, potrząsa głową i kiwa pod bródkiem w zamyśleniu. Witaj. Nie odpowiada, najwidoczniej jest zagubiony w myślach. Powiedziałem, witaj. Podnosi wzrok i ujrzywszy cię, wzdycha, wyrzucając z siebie obłok pyłu. Wiele spraw zaprząta mój umysł i wolałbym pozostać z nimi sam na sam. Czy mogę ci jakiś pomóc w takim razie? Nie, muszę podjąć trudną decyzję, to wszystko. Co to za decyzja? Zaktualizowałem mój dziennik. Kontynuować moje życie. W tym miejscu, czy umrzeć, czy osiągnąć w końcu prawdziwą śmierć, o której mi opowiadano. Prawdziwą śmierć? Nie widzę powodów, dla których miałbyś porzucać swoje życie. Sądzę, że być może nadszedł dla ciebie czas, by wyzbyć się woli życia. Może zobaczmy, jak nam wytłumaczy prawdziwą śmierć. Całkowity brak emocji, prawdziwa śmierć, wyrywa cię z cienia egzystencji. Mawiają, że tylko poprzez nią możesz osiągnąć wolność. Nie widzę powodu, dla których miałbyś porzucić swoje życie. Sądzę, że być może nadszedł dla ciebie czas, by wyzbyć się woli życia.
Nie znamy go w ogóle, ciężko podjąć decyzję, takie 50 na 50. No i generalnie nie zachęcam nikogo do zabicia się, więc tu też nie będę. Nie widzę powodów. Rozważę twoje słowa. Teraz proszę cię, byś zostawił mnie sam na sam z moimi przemyśleniami. Żegnaj, odejdź. No dobra. Ghoul, zombie, co tu jest? Ten zaciemniony żłob ma tylko metr, dwa głębokości i czuć od niego smród rozkładającego się ciała. Zombie. Czerstwa mara. Ta żelazna klapa jest całkowicie zardzewiała. Nie można jej otworzyć w żaden sposób. No dobra, jest ktoś jeszcze ciekawy w takim razie. Zalotuje z tęchlizną. Zombica sprawia wrażenie niezwykłe starego stworzenia. Jest niemal żywa, czy może raczej półżywą mumią. Jej skóra ma wygląd gnijącej szaro-zielonej powłoki, a pozbawiona gałki oczodu znaczy szpetną twarz czarną czeluścią. Głos zombicy jest powolny i gruby. Witaj. O Boże, będzie ciężko czytać. Zombica wskazuje na siebie i znowu wydaje głos. Czerstwa myra. Można odnieść wrażenie, że to, co kiedyś było jej stronami głosowymi, ma teraz postać przegniłej, klejącej się do ścian gardła masy. Tyś jest czerstwa myra. Mam kilka pytań. Zombica kiwa głową i w oczekiwaniu na twoje pytania. Jak to się dzieje, że możesz rozmawiać z innymi zombie? Chociaż rozumiem twoją mowę, to z nimi nie jestem w stanie się porozumieć. Zombica wykonuje krok w twoim kierunku, wyciąga ku tobie ramię. Pozwól, aby cię dotknęła. Jej niemal pozbawiony ciała ręka ociera się delikatnie o twoje przedramię i mówi: Posłuchaj. Jak to zrobiłaś? Zombica dotyka cię jeszcze raz. Możesz z nami mówić, ale rób to poprawnie. Czy możesz mnie tego nauczyć? Zombica uśmiecha się z wysiłkiem, a stwardniała skóra jej twarzy trzeszczy jak gruba skorupa. Tak, proszę, zrób to. Zaktualizowałem ten dzień. Pięknie. 3750 doświadczenia. Twój szybki kurs prowadzenia rozmowy z umarłymi z zombicą w roli instruktora dobił końca. Opanowałeś umiejętność, którą Mara określa jako gadaj kości opowieści. Czy mogę rozmawiać ze wszystkimi zmarłymi? A z niektórymi. Inni zbyt dawno zmarli. Trzeba próbować. Dzięki. Mam kilka pytań jeszcze innych. Fajnie. To... Jeżeli ktoś myśli, że Baldur's Gate 3 wprowadził jako pierwsze gadanie z umarłymi, to nie, moi drodzy. Planescape Torment zrobił to już wcześniej. Dlaczego jestem tu więźniem? Zombie wzrusza ramionami. Spytaj Hargrima. Opowiedz mi o Hargrimie. Hargrim, wódz szkieletów, przekazuje nam słowo milczącego króla. On zmartwiony, zasmucony. Dlaczego jest zasmucony? Soe Akasta. Dlaczego martwi się z powodu Soego? Soe czci śmierć. Czci śmierć? Chce, żebyśmy umarli. Dlaczego chce, żebyśmy umarli? On grabasz. Dlaczego Hargrim martwi się z powodu Akasty? Akasta gniew. Gniew? Akasta chce wszystkich zabić. Dlaczego Akasta chce wszystkich zabić? Głodna, zła. Opowiedz mi o kimś innym. O sobie. Czerstwa Mara. Co ty tutaj robisz? Prowadzę inne zombie. Troszczę się o milczących. Opowiedz mi o innych zombie. Wykonują pracę dla milczącego króla. Jakie prace? Odbudowują to, co jest zniszczone. Baczą na prawdziwie martwych. Opowiedz mi o milczącym królu. Milczący król. Tak, co możesz mi o nim powiedzieć? Milczący król. Co o nim wiesz? Milczący król. Zatem mniejsza o to. Opowiedz mi o kimś innym. O Hargrimie. Hargrim, wódz szkieletów, przekazuje... Cieszę się, że nie czytam tego. Wódz szkieletów przekazuje nam słowo milczącego króla. On zmartwiony, zasmucony. Dlaczego zasmucony? A, to już było. Powiedz mi o kimś innym. Co ja ma Kaście? Nieważne, mam jeszcze kilka innych pytań. Gdzie ja jestem? Komnaty milczącego króla. Inne pytanie. Co tu robisz? To już było.
troszczy się i tak dalej. Mam inne pytanie. Kto zamieszkuje to miejsce? Zombie, szkielety, góle, szczury. Opowiedz mi o szczurach. Nie ma. Góle ścigają. Opowiedz mi o gólach. Głodne, zawsze głodne. Kto inny zamieszkuje to miejsce? Zombie, kościotrupy. Hargrim, ich wódz, przekazuje nam słowo milczącego króla. Kościotrupy pomagają nam w pracy. Okej. Okay. Kto inny zamieszkuje to miejsce? Zombie. Wykonują pracę milczącego króla. Inne pytanie. Czy mogę spytać się o kogoś konkretnego? Tak. Nieważne. Czy widziałeś gdzieś tutaj niewielką kulę z brązu? Nie, wybacz. Mam jeszcze kilka innych pytań. I wszystko. Mniejsza o to, żegnaj. No dobra, to w takim razie możemy, słuchajcie, rozmawiać teraz chyba z nieumarłymi. Specjalne zdolności. Gadaj kości o opowieści. Pokaż mi to, proszę. Nie to. No, jesteśmy neutralnie dobrzy. Myślałem, że będziemy praworządnie dobrzy. W porządku. Okej, okay, czyli jestem w stanie rozmawiać z umarłymi. Pamiętacie tych gości w katakumbach, którzy leżeli, generalnie byli tacy troszeczkę zgnili, tam nie wiadomo było, co się dzieje i tak dalej. No może z nimi będzie można wreszcie porozmawiać. Drzwi są zamknięte. Okej, okay, ale czy byłbym w stanie je otworzyć, na przykład zaklęciem? Zróbmy save'a, żebym sobie czegoś nie spierdzielił za chwilę. Są zamknięte. Możemy sforsować. Idę. Drzwi są zamknięte. Nie udało się. Nie. No to nie ma co marnować zaklęcia w takim razie. Zrobione. Ale tam coś jest. Na pewno coś tam jest. No dobra, słuchajcie, porozmawiajmy w takim razie teraz z Hendrichem. Czy tam Hendrikiem. Może go tylko zlokalizować tutaj. Co to jest? A, bo to drzwi są, okej. Okay. Jakie sprytne rzeczy. Gdzie ten staruch? Tu. Szkielet ubrany jest w coś, co wydaje się być płaszczem starożytnego kapłana. Ciężkim, bogato zdobionym. Ma ze sobą dużą, imponującą laskę zwieńczoną zawile rzeźbionymi rogami, wisiorkami i pozłacaną czaszką. Witaj. Szkielet lustruje cię wzrokiem, ma oczy niczym płonące węgliki, ale nie odpowiada. Czy jesteś milczącym królem? Czy jesteś Hargrimem? Uroczyście kiwa głową, wisiorki na jego lasce miękko pobrzękują. Jest coś niepokojącego w jego cichym, przeszywającym spojrzeniu. Mam kilka pytań. Pokazuję ci, abyś kontynuował. Dlaczego chcecie mnie uwięzić? Taka jest wola milczącego króla. Wszyscy żyją, którzy zostają tu złapani, będą marnieć w tych komnatach tak długo, jak nie dołączą do milczących. Czy możesz go przekonać, bym jednak pozwolił mi odejść? Zaktualizowałem. Po chwili milczenia jego szczęki otwierają się ze zgrzytaniem. Wątpię, ale być może niezbadane są wyroki milczącego króla. Czy mogę z nim porozmawiać? Podnosi kościaną dłoń. Jego szczęki otwierają się z trzaskiem i skrzypnięciem. Towarzyszy temu chmura kurzu. Nie. Jego głos niski i donośny odbija się echem w sklepionej komnacie. Prawda. Pozwól mi się z nim zobaczyć, albo rozwalę cię na kawałki. Nie chcę mu grozić. Muszę mieć jego pozwolenie, by odejść. Podnosi dłoń. Nie. Na potęgę milczącego króla nie wyjdziesz stąd. Co mam zrobić, by cię przekonać? Po pierwsze, chciałbym wiedzieć, dlaczego tu jesteś. Szukam czegoś. Małej kuli z brązu. Kręci głową. Nie widziałem. Dlaczego jej szukasz? Dla człowieka, który zwie się Farod. Szkielet cofa się, patrzy w górę i w dal, jak gdyby chciał wejrzeć na powierzchnię. Krew wciąż bije w jego czarnych, robaczywym sercu. Ten żyjący wór wciąż każe swym stadom najeżdżać i grabić nasze domy. Znów patrzy ci prosto w oczy, przychodząc tutaj popełnić błąd. W naszych granicach nie toleruje mu takiej profanacji. Ale ja nie jestem z jego stada.
Dlaczego więc tu jesteś? Dlaczego nachodzisz nasz dom i pracujesz dla tej nieszczęsnej duszy? Szukam dla niego kuli zamiast za informacje, których potrzebuje. To cały układ między nami. To układ jednorazowy i wyłącznie dopóki ogólnej korzyści. Wynagrodzi mnie, gdy przyniosę mu kulę. Powiem o informacjach. Lustruję cię uważnie, klepiąc się w policzek kościstym palcem. Klik, klik, klik. Nie wydaje się, byś szedł w ślady takiego człowieka. Być może mówisz prawdę. Być może. Twoja obecność tutaj jest usprawiedliwiona. Dobrze, mam jeszcze kilka innych pytań. Czy mogę mówić się z milczącym królem? Dlaczego chcesz mnie uwięzić? Gdzie jestem? Pokazuję wokół siebie, w granicach ziem umarłych, w komnatach milczącego króla. Opowiedz mi o samym królu. Nasz pan i wizjoner, ten, który stanowi prawo i chroni nas. Dobrze by było, gdybyś mnie wysłuchał, nie wysyłał tu awantur, nie wszczynął tu awantur, przybyszu, gdyż milczący król widzi wszystko i szybko wymierza sprawiedliwość. A dlaczego zwiecie go milczącym królem? Mówi tylko tyle, ile trzeba, by nas prowadzić. Łyczek herbatki. Chwalmy milczącego króla. Pozwól, że spytam coś innego. Opowiedz mi o sobie. Pokazuję swoją laskę i płaszcz. Zwą mnie Hargrimem. Jestem wielkim kapłanem tutejszych mieszkańców. Głoszę słowo milczącego króla, jego wyznawcom. Jak się tu znalazłeś? Odszedłem dawno temu i dowiedziałem się, że po śmierci istnieje tylko zapomnienie. Na szczęście w ostatniej chwili cofnąłem się z nad krawędzi. Cofnąłeś się? Tak, obudziłem się tutaj. Błądziłem po katakumbach przez wiele dni, zanim natknąłem się na tron mego pana, milczącego króla. Przemówił do mnie i po tamtym przeznaczonym nam spotkaniu narodził się ziemię umarłych. Wspomniałeś coś o wyznawcach. Kto jeszcze tu jest? My, szkielety, inni umarli, zombie, góle. Kiedyś byłem też cienie, ale upłynęło już dużo czasu, odkąd uciekły. Czasami ktoś z żyjących spędzi tu ostatnie dni, a daleko na wschodzie mieszka wiele czaszkoszczurów. Opowiedz mi o tutejszych mieszkańcach. Opiekujemy się milczącymi, prawdziwie martwymi, słuchamy słów milczącego króla. Nasza praca trwa już od wieków. Kto jeszcze zamieszkuje to miejsce? Opowiedz mi o innych nieumarłych. Opowiem, wydmuchując chmurę. Opowiada, wydmuchując chmurę stęchłego kurzu. O kogo pytasz? O zombie. Służą milczącemu królowi i ziemią umarłych. Jako robotnicy pracują pod kierunkiem czerstwej Mary, najbardziej inteligentnej i najmądrzejszej z nich. Opowiedz mi o niej. Jest najbardziej inteligentna z tych, którzy czasem zwą gnijącą hordą. Zombie, którzy zamieszkują ziemię umarłych jeszcze niżej niż... inaczej niż u wielu z nas, jej serce nie umarło razem z nią. Tyle mniej więcej można powiedzieć. Opowiedz mi o gnijącej hordzie. Służą milczącemu królowi ziemiom umarłych jako robotnicy. Pracują pod kierunkiem czerstwej Mary, najbardziej inteligentnej i mądrzejszej z nich. Okay. Kto jeszcze zamieszkuje to miejsce? O innych nieumarłych, o gulach. Nie ufam ani im, ani ich matriarsze, a kaście. Obserwują nas głodnymi oczami i bez wątpienia pożarłyby nas wszystkich, gdyby nie nasza liczebność. I słowo milczącego króla przestaje... Jak gdyby chciał pomyśleć. Mów dalej. Zaktualizowałem mój dziennik. Są zawsze głodne. Gdybyśmy ich nie kontrolowali, rozpleniłyby się w zakopanej wiosce i w koloniach czaszkoszczurów. Zabijają wszystkich, by powrócić i pożyć wszystko, co znajduje się tutaj. Opowiedz mi o kaście. Jest matriarchą stada guli, które tutaj przebywa i jest silna i bardzo przebiegła. Pozwól, że spytam cię o coś innego. Opowiedz mi o Soem. Próbuję przekonać, byśmy odrzucili tę, jak je nazywa, pozorną śmierć i przyszli do prawdziwej śmierci. Twierdzi, że nasze namiętności wiążą nas z tym życiem i nie musimy wyrzec się zarówno ich, jak i naszych obowiązków.
Chce, abyś mu umarł. Mów dalej. Niektórzy słuchają jego słów, ale nikt nie przyjął jego wiary. Ci, którzy by to zrobili, umilkliby na zawsze. Nasza liczba by zmalała, a wszystko, co tu mamy, zostałoby zniszczone przez tych, którzy nas otaczają. Soe może wierzyć, że robi dobrze, ale naprawdę tylko szkodzi. Dlaczego pozwalasz mu tu być? Nie możemy zmusić go do, by odszedł. Wie, że nie możemy go zranić. Pakt umarłych. Żaden nieumarły nie może zranić grabarza, chyba że w obronie własnej. A poza tym milczący król nie życzy sobie rzezi w tych komnatach. Pozwól, że spytam o coś innego. Akaście. Nieważne, mam inne pytania. Co tutaj robisz? Pokazuję swoją laskę. To już było. Mam kilka innych pytań. Zamieszkuję to miejsce. Chcecie o kogoś spytać. Opowiedz mi o sobie. To już było. Widzieliście tutaj małą kulę z brązu. Nie widziałem, dlaczego jej szukasz. To już było. Mam kilka innych pytań. Potrzebuję uzdrowiciela. Możesz nam pomóc? Nie. Gdybyś nie był więźniem oczekującym na śmierć, odpowiedź mogłaby być inna. Dlaczego jestem więźniem? Taka jest wola milczącego króla. Wszyscy żyjemy, którzy zostaną tu złapani. Będą marni w komnatach tak długo, jak długo dołączą do milczących. Milczących. Dobrze. W takim razie, czy potrzebuję uzdrowiciela? Czy mogę mówić z milczącym królem? Wiecie co? Możemy mu spróbować zagrozić, ale wolałbym najpierw zapisać grę, bo tam jest prawda. Kilka pytań. Czy mogę znaleźć z milczącym królem? Spróbuj. Prawda. Pozwól mi z nim zobaczyć albo rozwalać na kawałki. Jego głos brzmi w komnacie. Nie zrobisz nic takiego. Kurz opada z sufitu. Od jego głosu brzęczy ci w uszach. Gdy wraca do siebie, wokół niego pojawiają się aura siły. Mimo to nie atakuje. Zaatakuj go. W takim razie mam kilka pytań. Myślę, że to się da inaczej zrobić. Nieważne, żegnaj w takim razie. Pogadamy z Soem. Nie chciałbym tutaj robić jednej wielkiej, wiecie, zadymy. W jednej z sal tutaj widziałem kość trupa. Sprawia wrażenie kogoś, kto jest o krok od spotkania z prawdziwą śmiercią. O, zaraz pójdę się z nim pomówić. Świetnie. Dzięki czemu będziemy mogli otworzyć ten sarkofag, moi drodzy. Bo go żeśmy wywabili. Podważ płytę do środka. Nie możesz, kiedy grabarz znajduje się w pobliżu. Dobra, idź sobie. Edź sobie. Edź daleko. Dobra, zniknął. Spróbujmy teraz. Spokojny o to, że z Soego nie ma w pobliżu, podważasz niewielką płytę i zaglądasz do środka. Widzisz tam coś w rodzaju księgi albo pamiątnika. Wyciągnij książkę i przejrzyj ją. Za tysiące. Ta księga jest pamiętnikiem Soego. Soe opowiada w nim szczegółowo o tym, jak został pogryziony przez szczurołaka, jak z wolna zapadał na likantropię, a także o tym, jak przypływie obłędu zamordował i pożarł swojego przyjaciela, po czym musiał uciekać z kostnicy, poszukując bezpiecznej kryjówki. Przybył do labiryntów myśli i zgodził się służyć wielojedności. Zbiorowej jaźni czaszkoszczurów zamieszkujących te okolice, Soe przebywa teraz w ziemiach umarłych, z tajną misją wyznaczoną mu przez wielojedność. Ma szpiegować żywe trupy i przygotować grunt pod przyszłą inwazję czaszkoszczurów na tę część katakumb. No proszę. Musz pamiętać do swojego miejsca, zasuń płytę i odejść. Zdaje się, że zwiększyły się moje umiejętności. Fantastycznie. Następny poziom. Mortema. Uzyskane punkty życia 8. 2 punkty uzyskane na premium. Kondycja. Bomba. Masz 6 poziom. A ty jeszcze długo. W tym razie ja już nie tak długo, bo brakuje mi coś około 8000 z kawałkiem. Dobra, pogadajmy w takim razie Hermingiem, że coś takiego się tutaj ma miejsce w ogóle. Mam kilka pytań. Czy wiesz, że Soe to szpieg czaszkoszczurów?
Przesuwa się do ciebie, czuć od niego kurz i zapach giniącego ubrania. O czym ty mówisz? Jaki masz dowód na to, że Soe trzyma stronę tego plugastwa? Dowód jest w jego kwaterze, jego dziennik. Zobaczymy, porozmawiam z Soe na ten temat w jego komnatach. Jeśli to prawda, będę ci winien wdzięczność. Poczekaj. Soe, co znaczą pogłoski, że jesteś w zmowie z wielojaźnią? Co? To nieprawda, ochytny potwarz. Ośmielasz się okłamać najwyższego kapłana milczącego króla? Ha, nie, nie, Hermin, nigdy nie odważyłbym się. Gdzie jest twój dziennik? Pokaż mi go, udowodnij swą niewinność wobec milczącego króla. Ja błagam o litość, Hergimerze. Pakt umarły będzie cię tutaj chronił, Soe, ale nigdy już nie opuścisz tych kataków. Będziesz tutaj sam do... A nie zdążę przestać tego jak nie rozmawiać. U wody jedzenie. Ale ty nie możesz. Aj, szczurołakiem się zmienił. Nawet się cieszę, że go nie zaatakowałem w takim razie. Nieźle. To tak naprawdę nieźle poszło. Dobra, no może dzięki temu będzie nam na tyle wdzięczny, słuchajcie, że... Bo w ogóle coś jeszcze zdobyliśmy z tego z niego? Nie. Że wpuści nas do milczącego króla. Czaszka Soego. Okej. Okay. Nie wiem, do czego mi czaszka Soego. Czaszka to była kiedyś złączona z ciałem Soego, zanim spotkał go ten nieszczęśliwy wypadek. Aha, jasne. Czekaj. Ja mógłbym na tym użyć... Gadaj, kości, gadaj. Nie zadziałało. Chyba mogę używać wielokrotnie generalnie. A mogę użyć tego na czaszce? Po prostu wyrzuć to. A nie. Dobra, weźmy do mojego głowy. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego mi ona będzie potrzebna, ale Morty może być zachwycony. O Jezus. Idę. Okej, dobra. Jak tam z punktami? No to ładnie, żeśmy zarobili na tym. Zróbmy save'a. Nie no, fajnie, naprawdę. Strasznie mi się podobała ta gra. Dobra, do usłyszenia, do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnym odcinku, w którym będziemy gadać z Hergrimim i może jeszcze uda się rozwiązać problem Akaszty. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, papa. Hej. Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.